Dla mnie, jako jednego z liderów Solidarności, Opole staje się miejscem szczególnym, bo poza Gdańskiem, gdzie jest europejskie centrum, prawda, to jest jedyne miasto, które w ten sposób w przestrzeni publicznej jakby daje wyraz tamtym czasom. A to czasy dla Polski szczególne, bo to przecież Solidarność to jest absolutnie milenijne wydarzenie, wydarzenie na miarę naszej tysiącletniej historii. I w dodatku wydarzenie, które zachwyciło cały świat. Dość powiedzieć, że postacie Solidarności, nazwa Solidarności, Lech Wałęsa, stały się znane nie tylko w środowiskach elit światowych, ale także właśnie gdzieś w portach, gdzieś w fabrykach, nawet w amazońskiej puszczy czy afrykańskiej. I to jest jedyne tego typu wydarzenie. I znak Solidarności jest najlepszym, jak to się mówi, brandem naszego kraju do tej pory. My konsekwentnie staramy się przypominać, wspólnie z Fundacją Kirsteina. Jest w Opolu Izba Pamięci Solidarności. Chcieliśmy w szczególny sposób uhonorować się, przypomnieć o tej izbie i uhonorować Solidarność, pokazać, że dbamy o tą pamięć. Stąd na ulicy Krakowskiej, na głównym trakcie miejskim, głównym deptaku, gdzie codziennie przychodzą setki, jeżeli nie tysiące osób, jest dzisiaj taki widoczny znak tego, że jesteśmy dumni z Solidarności, że pamiętamy, ale też oczywiście, że jest miejsce, gdzie tą historię można sobie przypomnieć, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam. Mam nadzieję, że rzeczywiście między innymi dzięki tej tablicy informacyjnej uda się zwrócić uwagę na budynek, czyli na Centrum Dialogu Obywatelskiego i na tą niezwykłą perełkę, jaka jest w budynku, czyli Izbę Pamięci Solidarności, właśnie poprzez tą tablicę. Jest mnóstwo osób, które główną ulicą Krakowską każdego dnia przechodzi. Są goście, którzy przyjeżdżają do Opola. Są osoby, które bywają tu od czasu do czasu, szukają też takiej przestrzeni na poznawanie miasta. Liczymy, że takich osób, które jeszcze nie słyszało o Izbie Pamięci Solidarności, a bardzo chciałyby ją zwiedzić, będzie coraz więcej i że ta tablica rzeczywiście będzie taką wizytówką tego miejsca. Faktycznie to była rzecz, o którą tato zabiegał do samego końca i właściwie nie doczekał samego otwarcia, bo izba już była gotowa. Ten pylon, który tutaj został zaprojektowany, to jest taka wisienka na torcie, dlatego że to jest znacznik, którego cały czas brakowało. Ludzie jakby, kamienica jest zabytkowa, więc umieszczenie znaków, reklam, jak wiemy, jest mniej korzystne w tym momencie niż taki znak, który wskazuje drogę do tego miejsca, które jest ważne dla Opola. To jest miejsce, które pokazuje historię. Historię miasta, co się tutaj działo, jak dochodziliśmy do tej wolności, jakie to były działania, kto tam spełnił jaką rolę i wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, żeby coś wskazywało drogę do tego miejsca. My nie do końca zdajemy sobie sprawę do dzisiaj, jaki to jest niezwykły kapitał. Im więcej tej pamięci i doświadczenia właśnie, to tym lepiej i dla nas, i dla wizerunku naszego kraju. To prawda, że z czasem staje się to coraz bardziej rozmyte i zapomniane. No, niestety w naszym kraju historię lubi się zmieniać w sposób niezbyt korzystny dla pewnych rzeczy, więc warto podkreślać to, że to, co tam na górze jest zamieszczone, to jest po prostu czysta historia. Tam nie ma osądzania, nie ma stwierdzania, kto był lepszy, kto był gorszy i dlaczego robił to czy tamto. To jest po prostu miejsce, w którym pokazane jest to, co się działo, więc tym bardziej ważne jest, żeby ludzie tam trafiali. Młode pokolenie jest zainteresowane, tylko trzeba im wskazać drogę, a to jest właśnie drogowskaz do tego, żeby można było znaleźć takie miejsce.